Udało mi się, kochani, ale naprawdę to było tak durne. To było głupie. Naprawdę, jak tą grę chwalę, tak to było beznadziejnie głupie. Totalnie. W sumie wpadłem na to przypadkowo, bo przypadkowo się odkręciłem, jak razłem teraz na tą stronę i dopiero mi zajęczyło. Wiecie, chciałem się kawy napić. I jedną ręką lazłem do tyłu. Więc mówię, totalny przypadek, nie ogarnąłbym się naprawdę, nie ma szans. Głupi przypadek stworzył właśnie to, że mi się udało. Dobra, kostka. Nie mogłeś sobie już normalnie tutaj stanąć, nie? Dobra. To nadal nie przejdziemy ten sposób. Tak przejdziemy. Wow, zniknęła. Da się rozbić? Nie da się rozbić, niestety. Rusztowanko, tylko to z tego, nic z tego. Włazimy dalej. Zabieramy kość, zabieramy kość. Więc tak, tym razem możecie mieć odcinek pocięty dosyć mocno, bo nie wiem, czy się wyrobię z renderingiem tego odcinka. Po prostu sobie dokończę to, wiecie, jak wrócę od fryzjera. O ile to nie jest kolejny odcinek już. Bo nie wiem, tego nie wiem. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Wow. Zobaczcie, co się stało. To jest wyjście, ale tutaj się nam trochę percepcja popierdzieliła. I co ja mam z tym zrobić teraz? Myślałem, że tutaj może być coś do wzięcia. A może i nie. Cokolwiek weźmiesz czy nie weźmiesz? A tu jest koń. Coś się popsuje? Nie. No serio, no ja bym powiedział, że to jest pionek, nie? Oho, tam coś jest. Tam coś mamy. Nie było wyjścia? Nie. Dobra, tutaj nie mamy jak wyjść niestety. Byłoby konia tak postawić, żeby to jakoś udało się wejść, ale... Właśnie, ale... Ale. Jak to zrobić? O! Kolejny do szachownicy. Pewnie musimy zbierać figury wszystkie i tak dalej, ale no to już tego na pewno nie zrobimy. To już na pewno pominęliśmy kilka szczegółów. Jest ta kuweta. To jest, mi się w głowie pierdzieli. Dzień dobry. My coś tu mamy. Nie wiem, jakim cudem, ale mi się udało. Udało, no nie udało mi się w sumie. Ale przelazłem jakoś. Chciałem zobaczyć, co jest tam dalej, ale niestety. Dobra, tutaj nic nie ma, żadnych pionów nie widzę. Myślałem, że znów spadniemy.
Bananka nie ma bananka. Banana. No, przestań mi tak rzucać po snach. Nie idę w stronę wyjścia, idę w stronę drugą. What the fuck? Ja tu muszę kliknąć. Nie ma klikania, nie ma grania. Percepcja jest rzeczywistością. Dobra, tu windy. Ale nie widzę, żeby one się powtarzały. Tylko w tą stronę. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. No, jest kolejna winda. Mówię, tutaj jest wiele takich rzeczy, które chciałbym sprawdzić. W ogóle budzik się zdestabilizował całkowicie. Się zdestabilizowało. Wow. Teraz? Ściana. Ale jaja. Ale jaja. I kolejna ściana się zrobiła. To widać nawet, w której sekundzie to się robi. Gdzie pyk? Tak. Jeszcze tu zostały jedynie. No widać, że są ściany. I kolejna ścianka zrobiona. Kolejne drzwi. Welcome. I kolejny budzik. Cały czas na 3 rano. Loading. Loadingi też są coraz ciekawsze. This is highly unusual. It appears you have entered the Sonasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Co możemy zrobić? Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail state. Tutaj jest niestety zablokowane. Mogę? Of course, że mogę. I musimy wejść tu. Sobie trzeba to powiększyć. A, i to się zrobiła po prostu pętla. Ale jest odblokowany już, rozumiem, tak? Tak. No i elegancko. Jesteśmy malutki. Malutcy, nie malutki. Kurde, Shiro. Dobra imprezka jest. To co nam to dało, skoro nie mamy tutaj nawet jak wejść? Jungle Bistro. Mniejsi, no ale co z tego?
co z tego? Może nie tutaj powinniśmy wejść. To jest tutaj jakieś inne miejsce. Ktoś gra. Tak wiecie, patrzę. Patrzę, gdzie moglibyśmy w teorii się dostać. No ale tak jak wam powiedziałem, tu jest pozamykane. Tu jest pozamykane wszystko. Tutaj też jest zamknięte. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. No właśnie. What? No jest paradoks, to prawda. No nie wiem, nie wiem co my tu możemy zrobić. A ja cię chyba widzę. Nie, nie widzę cię. Czekajcie, bo tu się coś sypie. Widzicie? Sypie się tynk ze ścian. Muszę pomyśleć. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Mam jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem, czy to zadziała. Powiem wam, że... Wow, przypiło się. Powiem wam osobiście, że ja już zdążyłem sobie wrócić od fryzjera i tak dalej, więc mam teraz chwilę na nagrywanie, nawet dłuższą chwilę. I tak sobie w sumie jak jechałem samochodem, myślałem o tym, co by można było tu zrobić, bo tak ogólnie rzecz biorąc, to tutaj wygląda jakby coś było. Ale teraz sobie poprzechodziłem, popatrzyłem i nic nie znalazłem. W koszach na śmieci też nic nie ma. Tu jest budzik, ale wyłączony. I tak naprawdę nie ma nigdzie punktu zaczepienia oprócz jednego, o którym pomyślałem. Bo zazwyczaj mając na przykład takie teleporty, jeden jest ruchomy i zazwyczaj nie da się przejść z jednym właśnie na drugą stronę. I właśnie to jest ten paradoks. Nie wiem, co się dzieje. Biały ekran się robi, nie? Dobra, chyba przeszliśmy kolejny paradoks. Słuchaj, ja się z wami ogólnie nie witam ani nie żegnam, bo nie wiem ile tej gry zostało. Postanowiłem, że dzisiaj dojdę do końca, więc będziecie mieć na pewno to wszystko podzielone. Ale to, myślę, że sobie to ogarniecie bez problemu. No więc lecimy teraz ciągiem. Co prawda poprzednie odcinki trochę będą podcięte, ale to chyba nie jest żaden większy problem. Kolejny portal. Czekajcie, tu też jest portal? Nie, tutaj nie ma portalu. Tutaj portal się wykrzaczył. Nie ma nic innego oprócz tego wejścia. Ciekawe, czy da się na przykład gdzieś pójść dalej. Zobaczcie, że to jest takie wysokie. A? Tu jest blokada, coś, ściany. Ciekawe, czy jest tu gdzieś na przykład jakieś wejście. No może niekoniecznie wszędzie jest taka ściana, może gdzieś jest jakaś wyrwa.
Dobra, no to idziemy. Jak nie ma przejścia, to nie ma przejścia. Nie będziemy się już tutaj rozdrabniać z tym. Od tej strony jest niestety sklejka. Coś nam się nawet udało. Wow. Jest genialnie zrobione, naprawdę. Ja wiem, czy to są po prostu kamery poustawione. Chociaż może to nie kamery. Chociaż może to i nie kamery. To jest exit. No ten exit. Nie, to nie jest wyjście. Jak to nie jest wyjście, to idziemy w drugą stronę. Ciekawe, czy tu jest jakieś przejście. Bo teoretycznie poruszamy się do przodu. To nie jest długi korytarz. Wow! Co tu się dzieje? Właśnie nie wiadomo, w którą stronę trzeba iść. A nie chcę też czegoś stracić. Da się tu przejść. Tak jakbyśmy byli poza teksturami. Kurczę, blaszka. Ale zobaczcie, że to się zmieniło wszystko, bo w teorii tutaj był korytarz, prawda? I nie było widać tego wszystkiego, czy było to widać? Kurczę, teraz nie wiem. Teraz nie wiem. Wydawało mi się, że nie. Zobaczę sobie to potem na nagraniu. No nie jestem pewien, już serio, już pojebało mi całkowicie. Tak jakby tekstury tam zniknęły. Ja to żałuję, że za mnie porazem. What the fuck? Wow, dobra, przejście jest świetne. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Just a putno. Kolejne bananowce, ale bez bananów. Gdzie jest banana? Banana. By nigdy nie odpuszczę, spokojnie. Tam na górze chyba też nic nie było. Wiesz, a nóż może było? A nóż może było, bo to jest za dużo takich rzeczy, wiecie, na które można wejść. Tam są plany. Tam są plany, dobrze widziałem. O! Zniszcz puszkę. Achievement. Wow! Dobre. Teraz wejście powinno być już lepsze, czy nie? Nie, nadal nie. Trzeba zrobić większą puszkę. To ma większy sens w tej chwili. No właśnie. Kolejne plany, tylko co to daje? Po co nam są te plany? Czy one coś pokazują oprócz tego,
Bo to jest teoretycznie pomieszczenie z łóżkiem. A tutaj jakieś ławki. Krzesełka. Co to oznacza? Dobra, bierzemy puszkę i lecimy. Łoka pucha wielka. No. Na pewno nie jest 355 ml. Bo na pewno nie jest 355 ml. No tutaj ta puszka jest gigantyczna. Pyk, 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 pyk. Zobaczcie, że to się zmienia teraz na taki dziwny... na taką dziwną winetę, nie? Ogólnie kamera. Taka czerwonawa. Tutaj szaro ponuro, a tu jest tak inaczej. I nawet POV się zmienia, zobaczcie. To jest dobrze? Może i nie? Może POV się nie zmienia? Nie, tylko winę to się pokazuje. Dobra, nieważne. Erase me. Relaxiat. Minerały. Email totes? Nie pamiętam, co znaczyło totes. Wow. To jest głąb naszego umysłu. Tak mi się wydaje. Takie nasze myśli. Myśli, w sumie poczucia strachu. Tu jest przejście. O, to ja bym zapomniał. Obstawiam, że gdzieś tutaj może być pion. Znaczy figura, nie pion. Co masz z tym pionem? Trzeba zobaczyć, czy tu nic nie ma. Bo to mi śmierdzi. Powiem wam szczerze, osobiście to mi śmierdzi strasznie. Że tu jest tyle tego wszystkiego. Tego się wziąć nie da. O? Perception is reality. I chyba się zbugowałem. Nie! O Jezu. Wystraszyłem się, zbugowałem. Nic nie widać. To też nie jestem pewien, czy tam nic nie widać. O, czekajcie, czekajcie. Coś tu było do wzięcia. A, to jest ta nasza puszka. Zaraz będziemy wiedzieć. Robi tak. Nie tak. Kurde, faja. Ta puszka się robi na mikroskopijna w tej chwili. Dobra. O, prawie. Prawie.
To co nam to dało, to jest dobre pytanie. W teorii... No mogę to postawić tutaj. To co mi to daje? Odpowiedź brzmi na razie nic. Odpowiedź brzmi na razie nic. Tak. Chcę zobaczyć, czy tam nie ma żadnego pionu, no. Ja wam to będę wycinał chyba. Coś mi się wydaje. O. Nie, tam nic nie ma. Tak, nawet nie możemy na to wejść. Dobra, no trudno, sprawdziłem. Okej, wyjście jest niby tu. To miejsce. No tak, i tu definitywnie nie zabrakło tekstu, tylko ja zjebałem wtedy i ty po prostu się da przejść. Na czarno tak się wydawało, że są tekstury. No to wcale tekstury nie były. Puszka idzie ze mną. O. A czy jak to położymy tu, to tutaj to będzie, czy nie będzie? Będzie, dobra. Czyli to jest ta sama rzeczywistość. Ta sama rzeczywistość. Ale ciebie to zabieram. No, coś się doczytało chyba. I spadniemy znów? Przecież nawet nie musiałem brać tej puszki. Pucha, idziesz ze mną, ty też ze mną pójdziesz. But in white space, I also face the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Nieraz tak właśnie bywa. Nieraz tak właśnie bywa. Tam jest wyjście. Zastanawiam się, czy nie zostawiłem jeszcze czegoś. Tak jak poprzednio, ale chyba nie. Chyba nie. Dobra, chodźmy. Tą kostkę tylko sobie pomniejszmy. Tego się nie da wziąć. Tego się nie da wziąć. Właśnie czemu nasza postać widzi jakieś pachołki, kontenery i tak dalej? Kim my w ogóle jesteśmy? Oh no! Chciałem się przyjrzeć tam, co było. Nie udało. What? Jest świetne, to jest po prostu świetnie zrobione. Taki mindfuck, że to szok. Bo zobaczcie, nie widać tego w ogóle, tego czarnego. To się dopiero doczytuje, jak my tutaj wchodzimy. Może i nie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak to jest zrobione. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda konstrukcja poziomu. Bez oświetlenia i tak dalej. Naprawdę trzeba mieć łeb do tego. Totalnie trzeba mieć do tego łeb. Dwie drogi, czerwona i niebieska. Mnie to każda jest czerwona i niebieska poniekąd. Tam jest żółty. Twitter to po prostu, nie wiem, przenosi gracza? Nie wiem, używają teleportacji czy jak?
Naprawdę nie wiem. Tak by się wydawało. Kolejny labirynt. Nadal to samo. Nadal to samo. Żeby rozwiązanie było co innego. Naprawdę nie wiem. Czerwony, niebieski, żółty, czerwony. Bo nic nie możemy z tym zrobić. O ty w dupę węża. No właśnie o to chodzi. Tobie się wydaje, że to jest tekstura. Ale to nie jest tekstura i faktycznie jak podejdziesz tu, to przejść nie możesz, ale to nie jest tekstura. Jezu, naprawdę... Osoba, która robiła te poziomy, zrobiła coś mistrzowskiego. Coś mistrzowskiego, naprawdę. Totalnie mistrzowskiego. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? I co, jesteśmy tu po to, żeby zmienić swoją perspektywę. To, na co patrzymy i w jaki sposób patrzymy. Wow. Mimo iż te tekstury tak naprawdę wydają się... Znaczy tekstury, modele bez tekstur. To całe to cieniowanie. Całe to użyte światło. To jest coś po prostu pięknego. To jest coś po prostu pięknego, naprawdę. Jestem w pełni zaskoczony, że można zrobić tak ładną grę. A, jest kolejna ścianka, dobra. Ale pomyślałem sobie, że może tutaj jest wejście. Próbujemy tam wejść. O ile się da. Ten życie to się nie da. A i owszem się nie da. Cóż, metoda prób i błędów. Żadnych dodatkowych nie widzę figur. O wilku mowa. Zwiększyć, o nie. Aha. I co, musimy się poruszać po czarnych? Nie. Aha. A nie, też nie. Rozumiem? A, dobra, kapuje. Chyba kapuje. Jeżeli położymy sobie na przykład tutaj czarne, to możemy się poruszać po... Też nie. To co, białe? Białe i czarne? Czyli teraz się potem możemy poruszać? Tak. Fuck? Dobre. Naprawdę dobre. Dziwne, ale dobre.
Chyba teksturki popierdzieliły, ale okej. Dobra, mamy kolejne przejście. Zero. Dzień dobry, panie Ziobro. Tylko tak, pytanie. Możemy tędy przejść. No tu inaczej nie przejdziemy. Ja pierdzielę, wiecie co musieliśmy zrobić? Musieliśmy sobie perspektywę zrobić. Popatrzcie, da się zrobić w ten sposób, nie? Jak zrobicie sobie jakiś przedmiot, który tam stoi, czyli tak jakby użycie sobie perspektywę, to już wtedy się da przejść. Matko Boska, jak to jest świetnie zrobione. Ja się będę tą grą zachwycał, naprawdę. Da się zrobić tu perspektywę? Nie, to jeszcze nie da perspektywy zrobić. Szkoda. No widzę serek przecież. Dobra. Trochę do góry można. Teraz powinno być git. Weź serku się przewróć. Przewróć się w drugą stronę. O, prawie. Dobra. Mamy to. Tam się odbija. Biel. Jest biel. Kolejna szachownica. Albo wygląda jak lustro, albo tam są dziury po prostu. Wydaje mi się, że tam są dziury. Tak, tam są dziury. Wszystko to dziury, nie! Nie! Nie chciałem tam spaść. Wierzcie mi, naprawdę nie chciałem. Ja nie wiem, czy my nie musimy tam nawet spaść. Jest czarne, są dziurami. Białe, czarne, białe, czarne. U drzwi. Wow. To jest dopiero mindfuck. Siódma 20. Nie, 7:59. Ósma rano. No, to była przeprawa naprawdę przez głąb naszego umysłu, nie głąb umysłu. Boże, co ty gadasz, Shira? No, co się dzieje? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Tak myślałem, że to jest wszystko zaplanowane. But more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Okay.
teraz musimy się chyba cofnąć całkowicie do początku naszej przygody. Wracamy całościowo. Jest wyjście. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Of you will say that none of this was real. So how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. No i kochani, skończyliśmy Super Liminal, który się chyba zmieści nam 2 albo 3 odcinki. Nie jestem pewien. Możliwe, że wam 2 długie zrobię. Kurde, naprawdę gra jest tak świetna, że ja bym nawet wam chyba zalecał jej nie oglądać u mnie, tylko sobie samemu to przejść, bo to jest naprawdę świetne. Główny artysta i projektem poziomu Logan Fiet i Ryan Sanderson. Naprawdę chłopaki, w ogóle wszystkim tutaj gratuluję za stworzenie w sumie dzieła artystycznego. Mi się wydaje, że tak to czuwam przynajmniej, że to jest dzieło artystyczne. Bo naprawdę sam projekt tego wszystkiego wymagał takiej masy pracy, takiego ogromnego wkładu w to wszystko, że nie jeden film, nie jeden tak naprawdę obraz artystyczny jakiegoś super artysty przy tym wymięka. Naprawdę widzimy tutaj perspektywę tak naprawdę wszystkiego i to, jak to przejdziemy, to jest nasza sprawa. Możemy to zrobić naprawdę na masę sposobów. Mimo iż widzę, że gra jest prostolinijna i wcale nie ma żadnych odnóg, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem jak to dokładnie jest, ale chyba jest jedno zakończenie tylko i wyłącznie. Znaczy, no w sumie nawet nie mogło być inne, no bo co, no po prostu się budzimy, no chyba, że zakończeniem byłoby to, że gdzieś tam gubimy w trakcie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do tej gry wrócę, bo widzę, że ona ma workshopa i chyba projekt poziomów jak najbardziej jest do ogarnięcia przez graczy. Naprawdę, no coś po prostu fenomenalnego. Sama ta manipulacja przedmiotami, wiecie, wielkość ogólnie tego ze względu na perspektywę, no to jest w ogóle już świetnie, świetnie pomyślane. A jak to się jeszcze w ogóle połączy z tym wszystkim innym, ale naprawdę no coś genialnego. No, sam fakt właśnie, mówię, tych nawet białych fragmentów mapy, które po popatrzeniu się na nie wprost widzimy, że to jest tak jakby ściana, nie? Że coś tak wydaje, że to jest ściana. Ale wystarczy przez to przejść i widzimy, że jednak nie, to tam nie ma ściany. Mówię, no coś genialnego, coś pięknego. Modele i tym podobne, naprawdę bardzo fajne. Kupować, brać w ciemno. W szczególności, że gra nie jest jakaś droga. Zaraz wam to ogarnę. Ukończyłeś grę, zbudź się, achievement nam wpadł. Super Liminal, ile Super Liminal kosztuje? Już wam mówię. Super Liminal, 72 zł. Ona była wcześniej chyba na promocji. Tak mi się wydaje.
Tak mi się po prostu wydaje. I zobaczmy jeszcze, czy Pillow Castle ma jakieś swoje produkcje. Nie, Superliminal to jest chyba jedyna ich produkcja. Tak, to jest ich... Nie, jeszcze jest... Nie, dobrze powiedziałem, pierwsza produkcja, jak na razie chyba jedyna. Z gra z 2020 roku, czyli 3 lata chłopaki już nic nie zrobili. Mam nadzieję, że właśnie Pillow Castle wyda jeszcze jakieś gry, bo naprawdę to coś genialnego, coś genialnego. Dobra, moi drodzy, tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się pewnie w następnych produkcjach tego typu. Znaczy, na pewno znajdziemy jakieś domigóweczki, więc o to się nie musicie martwić. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, grę od was, Shira, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z innych serii. Trzymajcie się, hej hej! Kochani, jeszcze taka jedna mała wtrątka, ja wam coś pokażę, bo ogólnie tu jest coś takiego jak budowa snu. I nie wiem, czy ja wam już mówiłem, ale... Budowa snu jest obecnie dostępna w wersji beta, to pomieszczenie będzie z czasem aktualizowane i udoskonalane, nie wahaj się przesłać swoich uwag i opinii. No właśnie. Wy pewnie nieraz widzieliście, że ja tam sobie ogólnie modeluję 3D i tak dalej. I coś wam za chwilę pokażę, bo to, co zobaczyłem, to mnie po prostu mnie onieśmieliło totalnie. Ta gra jest po prostu wyrąbana w kosmos. Naprawdę wyrąbana w kosmos. I tak, mamy coś takiego to jak importuj modelem. Ja ogólnie mówię, no sobie, a to robiłem jakieś skrętki do rolet i tak dalej. I to możemy sobie importować rzeczy robione na przykład w Fusionie. To właśnie była skrętka do rolet, zaczepki do rolet, dzień noc. To wszystko normalnie możemy sobie importować. Robiłem teraz na przykład obudowę do LCD, która jest, że tak powiem, takim handlerem dla LCD, do drukarki. I nawet widzicie, że to jest napisane Ender 5 Pro Spooky Shiro i ja sobie zrobiłem coś takiego, czy to jest w trakcie, no w sumie tworzenia dopiero. Ale naprawdę, no to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Fizyka sprężyste, dźwięk uderzenia metal. No genialne, totalnie kurde, genialne. Jestem po prostu zaskoczony. Jestem totalnie zaskoczony, że coś takiego w ogóle gra oferuje. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem... Przelotka, nie wiem dokładnie co to jest. A, dobra, to jest akurat do komory cieplnej, do właśnie drukarki. Przez to kable sobie przychodziły. Teraz mogę pokazywać to wszystko. No to jest śmietnik zrobiony, to prawda. Jeżeli chodzi o moje tutaj rzeczy. Bez nazwy szyboje. Jakaś podkładeczka chyba. Plastikowa. No ale sam fakt tego to jest po prostu no coś pięknego. Budowa V9? Ha! To jest na przykład do Radia Mazdy. Ogólnie zrobiłem sobie taki właśnie projekt do mojego samochodu, do Mazdy 6. Schowek z tabletem i tutaj jest normalnie podłączony tablet do tego wszystkiego. Nie wiem, czy to jeszcze będzie, bo to po 12, po 8. Widzę, że muszą być tylko pliki object. Budowa po 9, co to jest? Nie jest to samo. Po 12 patrzyłem. Po 12 to nie wiem w ogóle, do czego to jest. Nie wiem do czego. A może do sterownika? Być może do sterownika. Tak, to jest chyba do sterownika otwierania zamka, silniczka zamka. No mówię, no coś przepięknego. Naprawdę pierwszy raz spotykam się z czymś takim, żeby gra pozwalała no jakby nie patrzeć na generowanie obiektów, no. To jest coś przepięknego, no. To jest coś przepięknego. Dobra, dalej wam już nie będę pokazywał, bo tu wszystkie moje modele 3D się
pospawnowały. Więc tak, możemy jak najbardziej robić. Możemy jak najbardziej robić to wszystko. Rubik z kolekcji. Nie da. Nie da się tego włożyć? Nie da się. Mam nadzieję, że wam się podobało. I po prostu, no, no mówię, jak najbardziej, jeżeli zrobicie coś fajnego w Superliminal, to ja to oczywiście ogram. Nie musicie się o to martwić. No ale jestem zaskoczony, po prostu jestem zaskoczony, jak fajnie to jest porobione. Jeszcze raz trzymajcie się. Hej, hej.